Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kochani, dzisiejszy film będzie bardzo wartościowym filmem. Mam nadzieję, że będziecie go przekazywać dalej, ponieważ będzie potrzebny wielu osobom, które zmagają się z tym problemem na poście. Mianowicie, prosiłyście, żebym się dowiedziała, co z tymi włosami wypadającymi u dr Ewy Dąbrowskiej. Okazało się, że pani dr Ewa Dąbrowska, za co jej bardzo dziękuję, postanowiła wesprzeć naszą grupę i odpowiedzieć nam na takie trzy wartościowe pytania. Przede wszystkim na to jedno. Ja postaram Wam się przekazać jak najlepiej jej słowa. Jakby interpretuję po swojemu, ale może nie zupełnie fachowym językiem. Mam nadzieję, że jakoś mi się to uda i że Wam pomogę przekazać te wiadomości. Więc słuchajcie, mniej więcej doktor powiedziała mi, że są to wyjściowe wypadanie włosów po poście, są to wyjściowe niedobory hormonów. Tarczycy. Ja sobie tutaj troszeczkę zanotowałam, żebym nie zapomniała, bo oczywiście z tym, że nawet niedobory jodu i toksyny kandidy. Spowodowane to wszystko brakiem żywienia. Organizmy w ogóle nasze mają niedobory. To się zdarza, tak powiedziała pani doktor, ale organizm jakby rozpoznaje niewartościowe cebulki i wymienia je na nowe, jeśli chodzi o włosy. Czyli nie było, też tu doktor dodała taką wartość, że nie było sytuacji, że ktoś wyłysiał po poście, gdzie dziewczyny czasami boją się właśnie, że wyłysieją. Nikt nie wyłysiał po poście, wręcz odwrotnie, łysienie plackowate zostało jakby wyleczone. Więc się proszę tu nie martwić. Tutaj doktor podsunęła nam taki test, który troszeczkę będzie takim naprowadzeniem i rozwiązaniem, żeby zrobić sobie taki test na przedramieniu. Z jodyny taką plamkę i jeżeli ta plamka przez 24 godziny, jeżeli się wchłania, to znaczy, że jest niedobór jodu. To jest taki test na niedobór jodu. Przez 24 godziny plamka na przedramieniu, zróbmy sobie, jeżeli się wchłania, to znaczy, że mamy niedobór jodu. I proszę, należy sobie zrobić badania. Doktor powiedziała, że jod jest bardzo, jakby suplementacja samego jodu jest bardzo niebezpieczna, więc należy sobie zrobić najpierw badania i wykluczyć Hashimoto, a także wykluczyć wszystkie te przeciwtarczycowe. I jeżeli okazuje się, że mamy niedoczynność tarczycy, to można kilka kropelek jodu. Dosłownie kilka kropelek. Doktor opowiadała mi o przypadku, w którym kobieta właśnie miała taki problem i jeżeli zastosowała to, to w ciągu 4 dni zadzwoniła do niej, że jej pomogło i że włosy przestały wypadać. Włosy po prostu przestały wypadać. Codziennie kilka kropelek jodu. Tylko właśnie doktor powiedziała o płynie Lugola. O płynie Lugola, tylko bez badań nie wolno tego robić. Bez badań nie wolno. Jod jest bardzo potrzebny jako budulec gruczołu. Więc o włosach, kochani, tyle. Drugie pytanie, jakie padło ode mnie, to co z suplementacją na poście? Ponieważ wiele osób, niektóre się suplementują, a niektóre powiedziały wręcz, że doktor kazała im się suplementować. Więc doktor Ewa Dąbrowska dopuściła jako suplementację witaminę D3, ale tylko w przypadkach, kiedy nie ma słońca i magnez. Tylko te dwie rzeczy, ponieważ na poście jest tego mało. Nic innego, jeśli chodzi o suplementy w trakcie postu warzywno-owocowego. Teraz kolejna rzecz a propos tego naszego żywienia. Zapytałam się, powiedziałam, że w różnych ośrodkach różnie karmią, że jest w ogóle bardzo, no i co? I doktor powiedziała, że jej ośrodki to są wszystkie na jej stronie. To, co się dzieje w innych ośrodkach, jakby ona nie ma na to wpływu i jakby nie może tutaj ingerować, ani jakby być... mówić, że to jest dobre czy nie, bo ona tego nie zna.
Przede wszystkim. I doktor przede wszystkim powiedziała, że książka Post Daniela, czyli Krystyny Dajki, ja tą książkę dzisiaj mam, to jest najnowsza książka, która wyszła jakby pod ramieniem doktor Ewy Dąbrowskiej i jest to książka, gdzie są aktualne dane, jeśli chodzi o żywienie. Jeżeli nie ma czegoś w tych książkach, czyli to albo to, to nie można jakby jeść. Nie można. Jeśli chodzi o groszek zielony, jeśli chodzi o gruszki, o śliwki, nie wolno takich rzeczy na poście, ponieważ grzyby także, nie wolno grzybów, ponieważ to wszystko przerywa odżywianie wewnętrzne. Słuchajcie. Mam nadzieję, że bardzo wyjaśniłam Wam i odpowiedziałam Wam na te pytania. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Pani dr Ewie Dąbrowskiej. Bardzo szanuję, że poświęciła naszej grupie chwilę czasu, żeby odpowiedzieć nam na tak bardzo ważne pytania dla nas. Kobiety moje kochane z naszej grupy wsparcia, mam nadzieję, że macie już wszystko wyjaśnione, czyli nie pytajcie się, można czy nie można. Jeśli czegoś nie ma, tu w tej książce aktualnej, najnowszej, to znaczy, że nie można. I już wszyscy o tym wiemy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę dużo, dużo, dużo zdrowia.